Dzień dobry Państwu. Jak zapewne zauważyliście, dziś nie siedzimy w studiu, ponieważ w studiu przechodziłek teraz 2 tygodnie kwarantanny, nawet 3 tygodnie kwarantanny, tak dla tej spokojności. Bo wiecie co, no, bo jak w zeszłym roku w sierpniu na Słowacji, w Popradzie i w Strybskim Plesu, lepiej jest dmuchać na zimne, nie? No. A zresztą jeszcze taki kolega z wojska przyjechał do mnie, to tam my się leceli razem. Służyliśmy w Drawsku Pomorskim. Nieważne. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego dziś siedzę tak daleko od waszych ekranów. Otóż dlatego, że wiecie, trzeba trzymać ten dystans, a to wiadomo, jak się ta grypa może przedostać, więc się nie przedostanie nawet przez ekranik. Poza tym Pieter, realizator, się boi strasznie. Ale to już nieważne, tyle tytułem wstępu. Teraz skrót najważniejszych wiadomości. Jest niedziela, godzina 19:15. Rozpoczynamy bilans. A dziś w programie. Co Bill Gates ma wspólnego z wirusami? Zmiękła rurka. I coś lżejszego gatunkowo. Od pewnego czasu pojawiają się głosy, że za całą pandemią koronawirusa na świecie stoi Microsoft i osobiście Bill Gates. Widziałem to w pewnym źródle. Na Facebooku dużo ekspertów o tym pisze ostatnio. Ale ja, wiedziony moją wrodzoną ciekawością, postanowiłem to zweryfikować i sprawdzić, wiecie, bezpośrednio u Billa Gatesa. No ale złapać numer do Billa Gatesa to nie jest takie proste, nie? Tam facet nie będzie gadał z byle kim. Na szczęście uruchomiłem kanały pewne, a tak naprawdę to miałem bardzo dużego farta, bo ten kolega, co my byli w kwarantannie z wojska, służyliśmy w tej 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej w Drawsku Pomorskim, tak się akurat złożył, że on miał numer do Gatesa. No i dzwonię. Wczoraj wieczór zadzwoniłem bezpośrednio, godą tu, dzwoniem z bilansu tygodnia. Panie Gates, Bill Godo, hello, how are you? Wszystko jest fajne. No i pytam go od razu, dlaczego panie Gates, pan za tym stoi i dlaczego pan to robi? A Bill się od razu przyznał i godo, panie Władku, to jest nie takie proste. Bo wirus nam uciekł z komputera, no i teraz trzeba z nim coś robić. I do każdej szczepionki Bill Gates postanowił, że będą dołączać teraz Windowsa XP legalnego, który też jest szczepionką coś do komputera, Premium Edition, Home Edition, jakiego kto tam chce. No i jeszcze kurs Excela będzie za darmo, jak się to wszystko skończy. Ale to kurs Excela też potem powoduje choroby różne, głównie kurwice. Trzy miesiące temu, kiedy epidemia pojawiła się w Chinach, to tu w Polsce było tak. Tam się nic nie stanie, ich jest dużo. I co? Zmiękła rurka? Tak się jest śmiać z kogoś. I na koniec chciałbym Państwa przeprosić za to, że ten bilans był taki krótki, bo no rozumiecie, no po prostu nie ma o czym gadać teraz. W styczniu było, dejmy na to tak, że najpierw miała być wojna, więc było o czym gadać. Potem Putin nam na nos najeżdżał, więc było o czym gadać. Następnie w lutym coś się tam też działo, było o czym gadać. A teraz już jest bez przerwy od ponad miesiąca wkoło Macieju i dookoła Wojtek, jedno i to samo. Aż by się chciało zacytować właśnie ministra zdrowia, który stwierdził, uwaga, będę cytował. Ej, to się kurwa widzi takie, a to jest nie takie. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy bilans i chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia, szczególnie psychicznego i do widzenia. I do spitania. I thank you very much. I auf Wiedersehen. I wystarczy.